Szajowóz. Pojazd zbudowany na podzespołach Fiata 126P na ramie skonstruowanej przez inżyniera Jerzego Kwiatkowskiego. Choć wygląda to mało efektownie, to wszystko jest budowane zgodnie z przepisami F i A dotyczących klatek bezpieczeństwa. Wnętrze pojazdu jest ubogie, by nie powiedzieć spartańskie, ale to co najważniejsze, emocje są prawdziwe i pełne. Za nami druga runda Pucharu Polski Junior Bagi, która jak zwykle odbywała się na torze Słomczyn. Na starcie 13 zawodników, którzy mierzyli się nie tyle ze sobą, a z czasami okrążeń, a przede wszystkim z torem, który po opadach deszczu sprawiał niemałe trudności. Po czasówkach podzielono zawodników na finał A i B. W finale B na starcie pojawili się Radosław Woźniak, Robert Gajewski, Michał Mitrocki, Adam Siwiec, Piotr Ostrowski i Dariusz Przybytniak. Już na pierwszym zakręcie trzej zawodnicy stracili panowanie nad szajowozami i musieli później gonić całą stawkę. Po pierwszym kółku prowadził Michał Mitrocki. W tym samym miejscu na drugim okrążeniu swój udział w finale B zakończyli Siwiecki i Przybytniak. Ostatecznie cały wyścig wygrał Mitrocki, który wraz z drugim na mecie Woźniakiem awansowali do finału A. Finał A to już 8-osobowy skład, awansowało do niego 6 zawodników z najlepszymi czasami oraz 2 zwycięzcy z finału B. Grzybowski, Hutnik, Więckowski, Szpakowski, Sokulski, Kołaciński oraz Mitrocki i Woźniak. Ci zawodnicy stanęli do rywalizacji o zwycięstwo w drugiej rundzie Pucharu Polski Junior Bagi. I znów najważniejszy okazał się pierwszy zakręt, w którym to największe problemy mieli Woźniak i Więckowski, a na prowadzenie, którego nie oddał do mety, wyszedł Grzybowski. Finały można uznać do dobrych, bo ponieważ tam tor w połowie wysechł, tak? No to jakoś tam można było pojeździć, bo nie mieliśmy samochodu przygotowanego na deszcz, no ale jednak ktoś nam sprzyjał, tor wysechł, no i się udało jednak. Za jego plecami trwała zacięta walka o drugą pozycję. Ostatecznie po fantastycznym pojedynku wygrał Mitrocki, który o ułamki sekund wyprzedził Adama Szpakowskiego. Kolejna runda Pucharu Polski Junior Bagi już w najbliższy weekend. Przypominamy również o tym, że można jeszcze przystąpić do rywalizacji. Szczegóły jak to zrobić znajdziecie na fanpage'u Pucharu Polski Junior Bagi na Facebooku oraz na stronie Automobil Klub Rzemieślnik.